Po rezygnacji ruchu Radzianków z gry w Pucharze Polski piłkarze Ostrudzkiego Sokoła awansowali do kolejnej fazy rozgrywek. Ich rywalem okazała się Jagiellonia Białystok, która po raz drugi wystąpiła na ostrudzkim stadionie. Drużyna z Ekstraklasy szybko pokazała, że trzecioligowy Sokół nie będzie stanowił dla niej zbyt dużego problemu. Już w 5 minucie spotkania z rzutu wolnego piłkarze popularnej Jagi objęli prowadzenie. Mimo podjętej walki to zawodnicy z Białegostoku narzucili swój styl gry i systematycznie podwyższali wynik. Trener Tomasz Hajto ze spokojem mógł obserwować tablicę wyników, na którą co pewien czas wpisywali się jego zawodnicy. Piłkarze Sokoła częściej bronili się niż atakowali, a sytuacje, które stwarzali pod bramką, raczej nie mogły zaskoczyć bramkarza. Ostatecznie ostrudzka drużyna z 1-16 Pucharu Polski pożegnała się honorowo. W 90 minucie spotkania z rzutu karnego Marek Śnieżawski ustanowił wynik na 1-8 dla drużyny Jagiellonii Białystok. Popularna Jaga odniosła najwyższe w jej historii zwycięstwo w Pucharze Polski. Mimo iż kibice przed spotkaniem mieli nadzieję na wyrównane spotkanie, to drużyna z Ekstraklasy pokazała, jaka przepaść dzieli naszych trzecioligowców.